Siema, siema, z tej strony Forfus. Dzisiaj Wam pokażę malucha na początek i poloneza, jak się zmienił od ostatniego filmiku. Maluch naprawiony, stał dosyć długi czas, bo chyba z 2 miesiące. Myślałem, że uszczelka pod głowicą poszła, ale na szczęście nie. Już normalnie chodzi, może go później jeszcze odpalę. Ale co do poloneza. Dostał już blachy. Tłumik dziurawy był i wymieniony. Za całe dwie dyszki kupiony. Także zarąbiście. Później się okazało, że jeszcze tu mniej więcej, nie wiem czy to będzie widać, gdzieś tutaj była taka wielka dziura, większa dziura niż pięść, także dlatego tak chodził. Z tyłu jeszcze dalej stalówki są. Tutaj dostał piękną wlepę. LPGT. Gaz, benzyna, normalna rodzina. Także zarąbiście. Jeszcze tak, mówiłem, że prawy kierunek chcę wymienić, wymieniony. Bo był wyblakły właśnie. I teraz chyba najważniejsza rzecz, jak się zmienił, dostał halogeny. Kupione za 4 dyszki, łącznie z kierunkowskazem, tym prawym. Także fajnie. Tak to chyba się tutaj nie zmienił za bardzo. Co by tu jeszcze Wam pokazać? Środek wyczyściłem. Jak się dało. Chyba ładnie wygląda. Także tu jeszcze półeczkę dostał. I jeszcze co? To przełącznik od tego nawiewu działa, bo wcześniej po prostu był spalony ten przełącznik. Też nam dorzucił do tych halogenów i kierunku. Bardzo miły gościu. No i co? Odkurzony. Tu jeszcze dostał taką podkładkę jakby pod tyłek, żeby, bo to są te siedzenia twardsze tej drugiej serii od Karo. Tak to co? A jeszcze dostał półkę za całe 10 zł kupioną. No i tak to myślę, to chyba na tyle się zmienił. Coś tam pewnie jeszcze było, ale już nie pamiętam. No nie wiem, co by Wam tu pokazać. Może tak po prostu pokażę go. Poduszka z kotkiem. Może przepalę poloneza, chociaż już dzisiaj też odpalany był. Ale zobaczycie, jak chodzi. No. Obroty trzyma bardzo ładnie. Także i o wiele ciszej chodzi niż wcześniej, jak był ten tłumik z dziurą. Tu jeszcze taki zegarek z termometrem. No i tak to tu jest głośnik z AUXa. W sensie jest, jeszcze otworzę bagażnik. On już chyba otworzony jest, tak mi się wydaje. Jeszcze co było robione, to odpadł ten, to metalowe coś i trzeba było dospawać. Także no. Tak to wygląda. Tu jest właśnie ta kolumna i butla LPG. Bo polonez bez LPG to jest jakieś nieporozumienie. Tu jeszcze stara blacha, na pamiątkę została. Drugą mam w pokoju. Nie, drugą na garażu mam, ale tą miałem w pokoju jeszcze. Koło zapasowe, trójkąt, no i linka, plus tam klucze. No i tak to wygląda, no. Druga część, bo tutaj sąsiady coś mówią. To nie będę przy nich jakby mówił. Jesteśmy w maluszku. Co się okazało? Myślałem, że poszła uszczelka pod głowicą, bo był taki dźwięk pierdzący bardzo, taki jakby coś nawalało. Tak jakby uszczelka właśnie poszła, ale okazało się, że kolanko wydechu od wewnętrznej strony po prostu się poluzowało i dlatego tak nawalało. Teraz tak, tu jest bardzo ciekawy patent, bo tu jak widzicie jest dziura, tam widać bagażnik, nie? I podczas jazdy to zarąbiście chłodzi, mówię to szczerze, podczas jazdy
to jest lepsze niż klimatyzacja. I to jest prawda, bo dziury tam są jakieś tam w reflektorach, w podłodze na szczęście nie ma. I to po prostu zarąbiście chłodzi. Także na lato zarąbiście, że to tak odkryłem jakby, bo mam niestety jedną półkę, taką całą, bo tu już miałem taką, znalazłem z wycięciem. Ktoś kiedyś pewnie radio wkładał, dlatego tak jest i po prostu tą bez dziury włożyłem do poloneza, bo nim jeździliśmy, bo wtedy maluch jeszcze stał. Także no, spróbujemy go odpalić. A, kluczyki gdzie ja dałem? Dobra, mam. Gdzieś tu leżą, spadły na tyrtytkę. No co jest? I troszeczkę ssania, bo trochę już stał. Odpalił. Zaraz wam pokażę, jak chodzi teraz. No tak, bo przecież zamknąłem. Dobra, no to silnika wam teraz nie pokażę, ale koła pomalowane na biało. Troszkę ma za mało ssania chyba dane. Dobra. Jeszcze go trochę rozruszam, bo stał długo. Wstek. Żeby tylko polka nie zahaczyć. Kurwa, jedną ręką to ciężko będzie. Ale maluszkiem to kurwa. Wieszka. I po podwórku sobie latamy. Może jeszcze wam pokażę, jak się prezentuje tak w całości. A ta kierownica od Eleganta jakoś taka śliska jest. Ale w porównaniu do Poloneza to maluszek jest naprawdę mały, ale też przyjemnie się jeździ. Tak to się prezentuje. Za 1100 zł furka. W sumie Polonez też za 1100 zł. Drzwi tu trzeba bardziej trzasnąć, chyba są jakoś źle spasowane. Tu jeszcze tego koła nie pomalowałem, po prostu już mi się spray skończyła. Nie chciało mi się do sklepu jechać. Ubrudzony jest bardzo, bo też stał właśnie, jest zakurzony i deszcz teraz padał, to taki jest, ten kurz się taki zrobił. Tu jeszcze z tego, chyba z Zabrza, jak dobrze pamiętam, był ten zlot w Ośpu. Także tak maluszek wygląda. Trzeba go będzie umyć w jakimś czasie najbliższym. No i szyber też to właśnie jest zarąbista rzecz. O! Odpalamy. Może jeszcze troszeczkę ssania. Jedyna. Jedziemy. No. Dobra. To myślę, że na tyle. Dosyć długi filmik. Tam musiałem przerwę zrobić, bo tam właśnie na podwórku siedzą sąsiady. Ale tak to, no. Myślę, że na tyle. Dzisiaj pogoda w miarę dopisała. Trochę padało, ale jest ciepło. Chyba 17 stopni. Nagrywam to o godzinie 19:25. Także za jakieś pewnie pół godziny się będzie ściemniać. Ale co do deski jeszcze, to była taka historia, że pod tym licznikiem jest wydzierana dziura na kapliczkę. W sensie kiedyś była kapliczka i ktoś po prostu wyciął na ten licznik większy i wstawił wiązkę od Eiffela pewnie. Tu też były kiedyś te oczy muchy, taki nawiew, ale też ktoś wstawił muchawę, taki patent. No i tutaj właśnie została ta wnęka, jakby tam wycięcie było i tu wcześniej było tak jak teraz, ale ja postanowiłem, że wytnę w tej tapicerce deski i włożę sobie schowek. Albo radio, ale radia nie potrzeba, bo mam głośnik. I właśnie teraz jakby zamieniłem do Poloneza tą zwykłą półkę, bo on normalnie ma tam nawiew jakiś tam, a ten nie ma nic. W sensie niby ma to, ale to też nie jest podłączone, bo w sumie to ciepłem daje. Dlatego jak ktoś ma
takie coś, taką dziurę wyciętą, to polecam sobie coś takiego zrobić na lata, bo to naprawdę zarąbiście chłodzi. Nie spodziewałem się, że tak będzie. Nawet szyby mogą być zamknięte wszystkie i wtedy leci jakby z tego, nie? No bo tam są te trzy dziurki na odpływ i reflektory, nie? Tu widać koło zapasowe. Przerywasz od tego kierunków. Nie wiem, jakbym lampę włączył może. O. Tak to wygląda. Dobra. Myślę, że dosyć dużo materiału się nagrało, także myślę, że będziecie zadowoleni, że będziecie mieli co oglądać. Także dziękuję za uwagę. Jak możecie, to zostawcie lajka, będę bardzo się cieszył. I no, do zobaczenia do następnego filmiku. Jeszcze jest w planach jechać do Warszawy jutro, 3 maja, polonezem tym. To jest 250 km w jedną stronę i 250 w drugą, czyli 500 km polonezem za 1000 zł. Tak wiem, o to bieda inni jechali tam do jakichś tam zagranicznych krajów, ale ja jestem młody i nie mam jakby jakiejś dużej wiedzy w naprawie tego. Także przygoda będzie fajna. No, dziękuję za obejrzenie. Do widzenia.